Moi drodzy, witam was w kolejnym, trzecim odcinku z serii This War of Mine. Jest to czwarty dzień. Dwa dni zrobiliśmy w jednym odcinku, co jest dobrym wynikiem, bo jednak trzeba troszeczkę pochłonąć, spędzić tego czasu, żeby tutaj wszystko zrobić poprawnie. Mam nadzieję, że wszystko zrobię. Nagrywam odcinek po odcinku, bo mam nadzieję, że po prostu będziecie mieli na zapas już materiały, na które będziecie po prostu czekać, a dzień w dzień będzie się pojawiać kolejny odcinek This War of Mine. Mimo tego, że będzie nawet tydzień. W tygodniu tak samo będzie, bo już będę nagrywać na zapas. Więc, jeżeli oczywiście seria tyle będzie nasza trwała. Więc zacznijmy. Cześć, patrzcie na to. Szkoda, że nie mam tyle szczęścia każdej nocy. Dobrze. Głodny, zmęczony. Jest nasz głodny, tak jak powiedzieliśmy. Nasz Pawle. Nie, przepraszam, to nasz... Bruno pójdzie. Nasze Bruno pójdzie robić jedzonko. Nasz Pawle pójdzie po prostu. Albo nie, nasz Pawle po prostu tutaj będzie konstruować. Okej. Niech zrobi opał. Najbardziej będzie się z książek, myślę. Chociaż książki są przydatne. Zróbmy jeszcze jeden. A tutaj możemy zrobić w końcu łom. Łom się nam najbardziej przyda jednak do przechodzenia pomiędzy różnymi przeszkodami typu zamki, drzwi zabarykadowane. No i tym podobne rzeczy. Myślę, że raczej więcej rzeczy nie ma w tej grze, więcej przeszkód. Dobrze, chociaż nie jest tu zimno. Spokojnie, tutaj będziemy piecyk zrobimy. A teraz ty zrobisz jedzonko. No, Bruno, ty masz jeszcze do roboty troszeczkę. Nasz Paweł pójdzie. I teraz zrób jedzenie w dwie sztuki. Ty, Pawle, jak już masz, pójdziesz tutaj do pokoju. Jeszcze tak samo jak i u góry, do pokoju, żeby odbarykadować rzeczy. Tutaj chyba zmęczony jest trochę, dlatego tak wolno idzie. Tutaj sobie zjedz, Bruno, wcinaj se. Nie, to nie potrzebuje. Dobrze, to idziemy w takim razie do góry, do pokoi, bo tam z tego co widzę potrzebują. Jest chyba najbardziej zmęczony. Pomocy, jest tu ktoś, potrzebuje pomocy. Dobrze. To czekaj, to pójdzie, niech Paweł pójdzie. A nasz Bruno pójdzie w takim razie do góry, niech sobie jest jeszcze. Głodny, dobrze. Dobrze, już idę. Ale przyspieszył w jednym momencie. Proszę, miej serce. Dobrze, no o co chodzi? Jesteś pierwszą osobą, która otworzyła mi drzwi. Dziękuję. Szybko, mój brat został postrzelony przez snajpera. Proszę, pomóż mi go zanieść do domu, bo inaczej umrze. Nie ma czasu do stracenia. Jest to Pawle, czyli szybko biega. Dobrze. Nasz Pawle poszedł w takim razie pomóc. Został nam Bruno i Marco. Zadowolony i zmęczony. Dobrze, zadowolony to jest dobry znak. W takim razie nasz Bruno pójdzie otworzyć troszkę rzeczy. Zobaczmy nasze rzeczy. Dobrze, ekwipunek na razie jest dobrze. No, zobaczymy, czy coś tutaj możemy jeszcze otworzyć. Ale chyba to jest wszystko w tym domu. To jest ostatnia rzecz, którą możemy w tym domu otworzyć, która jest, będzie tam przydatna. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać tu ciepło. Tak, myślę, że damy radę. Okej, książki, weź wszystko. To się nam na pewno przyda. Odblokowane osiągnięcie diary. Finished transaction. Once sexy. Nie wiem, o co chodzi. W końcu się wszystko ułożyło. Jest trochę głodny, ale ty, mój drogi, nie jestem zmęczony. Dobrze, jeżeli nie jesteś zmęczony, w takim razie pójdźmy tutaj na dół. Naszym Bruno. On jest dobrym kucharzem. Coś tutaj jeszcze potrzebujemy. Możemy pójść sprawdzić, jeżeli jest dobrze, jest zadowolony. Marco. Doskonały przeszukiwacz. Możemy stworzyć jeszcze łopatę, ale myślę, że na razie nie jest nam potrzebne. Tutaj potrzebujemy jeszcze jeden kawałek broni. Dobry w takim razie. Niech się zakończy dzień, bo będziemy mieli wtedy szybszy dostęp do nocy. I teraz tak, niech szuka, a Bruno po prostu śpi. Nic więcej nie jest potrzebny. Głodny i zadowolony. No, głód to mu raczej tutaj nie będzie przeszkadzać już jutro, kolejnego dnia. Szukaj zapasów.
Przeszukajmy ten dom już do końca, bo tylko to jest nam potrzebne, żeby mieć do perfekcji cały dom przeszukany, bo tylko, no w sumie, to jest pierwsza lokalizacja, którą tutaj przeglądamy. Tutaj mam na dole rzeczy i u góry pokój. Więc mam nadzieję, że to jakąś broń znajdziemy. Coś, co nam się przyda, bo pisało, że jest dużo broni. A mieliśmy tylko dwa kawałki do broni, więc... Też zobaczymy, jak to wygląda. To jest czerwone? Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, materiały, broń. Okej, okay, mamy na razie tutaj skrzyneczkę. To jest ważne, to jest ważne. Tak mi się wydawał ten kolor taki niezbyt przyjazny. No tylko jest szczur, który nic nam... O, tutaj mieliśmy właśnie, tutaj mieliśmy jeszcze drewno, z tego co pamiętam. I to będzie na w tym domku wszystko. Ale dobrze, że tutaj mamy leki, tak samo jak i do broni. Co jest naprawdę bardzo przydatne. Myślę, że będzie jedną z bardziej ważniejszych rzeczy, broń, żeby można było przyjmować kolejne placówki, nie bojąc się o życie. Okej. Okay. Coś tutaj leży. Jedna z ulotek zrzuconych nad miastem. Trwa operacja antyterrorystyczna. Osoby przebywające na terenie miasta zostaną posądzone o współudział. Dla własnego dobra natychmiast opuśćcie Pogoren. Wojsko zapewni wam bezpieczeństwo. Po tych wszystkich zbrodniach niewielu jest skłonnych w to uwierzyć. Więc widzimy tutaj, jak to wygląda. Ludzie są przestraszeni. Ale informacji się dowiadujemy. Weź wszystko, okej, okay, dobra. Czyli zobaczymy, czy coś tutaj będzie po prostu nieważna jakaś rzecz, która po prostu nam się nie przyda. Powiedzmy tak, broń się nam przyda na pewno. Tak samo jak i tutaj te rzeczy. Zostawmy drewno. Tutaj jeżeli będziemy mieć jakąś ostateczność. Dobry skręt, skręt z papierosy robiony. To jest dobry skręt, zważywszy na okoliczności. Będzie na pewno droższą rzeczą do sprzedaży na handel. Co się nam na pewno przyda. I od tutaj to już wiemy. Tutaj jest, więc okej, okay, to jest nasza miejscówka, gdzie będziemy ewentualnie przychodzić, kiedy już będzie ostateczność, kiedy nie będzie już gdzie czego szukać. I to nam na pewno się przyda, bo jeszcze tutaj z rzeczy zostały jakieś takie drobnostki. Naprawdę mówiąc, można ładnie. Kolejna noc minęła. Teraz, który to już odblokował osiągnięcie, a bit of indulgence. A dobra, czyli troszeczkę. O, Paweł wrócił. I wiosce mi się poszczęściło. Spójrzcie tylko, co tu mam. Zatkowano nas. W nocy ktoś próbował powstrzymać nas. Ktoś próbował nas okraść. Nie sprawiali wrażenia. Bruno jest lekko ranny. Zdeterminowany, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Bruno jest ranny i napastnicy zabrali kilka rzeczy. Musimy wzmocnić warty. Skradzione przedmioty. Czyli skradzione przedmioty jest to trochę mięsa surowego, tak samo jak i woda. Co myślę, że raczej problemu nie będzie nam tworzyło. Lekko ranny. To niech weźmie tutaj bandaż. Bardzo zmęczony, głodny. Oni tutaj nie potrzebują, niech pójdzie spać. Lekko ranny, głodny. Marko, głodny i zmęczony. Tutaj mamy alkohol, ale to się raczej nam nie przyda. Pójdzie się... Tak, oni mrugają, z tego co widzę, bo nie wiedziałem. Zróbmy jedno z tej z przedmiotów. Gdybym mógł jeszcze szybko na dół zejść, albo dobrze, niech Bruno pójdzie to, bo wkrótce powinien ustać. No miejmy taką nadzieję. Ledwo co chodzi, nasz Paweł. Ale da radę, da radę. Nie z takimi problemami się borykali. Stwórzmy broń. Jedną sztukę. Będzie potrzebowali krwawią, na szczęście niezbyt mocno. Trzeba będzie stworzyć więcej tego rodzaju. Tego rodzaju. Nie, nie, nie. Bruno, tutaj rób. My tutaj potrzebujemy wody w takim razie. Dobra, głodny, zmęczony. To połóż się na razie. Surowego mięsa ci nie damy, bo nie chcemy, żebyś się rozchorował. Jeśli taka jest. Jeżeli to jest takie prawdopodobieństwo. A może Bruno nas? Ktoś czeka przed drzwiami. Okej, dobra. Czyli niech pójdzie na wymianę. Szybko.
Dobra, czy jak naciskamy... A, okej, czyli 3 potrzebuje. Okej, to jest dobry znak. Dobra, no i... Okej, dobrze, czyli ma coś do wymiany. Genialnie. My potrzebujemy... Dobrze, weźmy konserwy w takim razie, bo jest to jedzenie, które jest nam potrzebne. Świetnie, stoi. Nic z tego, musisz coś jeszcze dorzucić. Dobrze. W takim razie, czy mamy tutaj misia? Nie, nie mamy misia. Świetnie, umowa stoi. Coś za to byśmy mogli jeszcze dostać dodatkowo. Byłby nam się na pewno przydało. Myślę, że to już jest taka ostateczna rozmowa jego w naszą stronę. Chociażby się przydało troszeczkę. W sumie skręty. Bardzo chojnie, o nie. A, czyli to jeszcze jest za dużo dla ciebie. Czyli sobie zróbmy tak. No, dobry z niego. Szkoda, że nie mam nikogo, kto się dobrze targuje. To był bardzo dobry... Oj. Mięso dam? Mięso, nie. Mięso sobie zostawimy. Bardzo pospolity towar. Co ciekawe. Bardzo pospolity. Dobrze, to nie. W takim razie zostaniemy przy tym. Aha, czyli z tego co pamiętam to okej. Okej, dobra, czyli skręta sobie zostawimy, bo jest to... Dobra, dwie książki i w takim razie zostaje nam butelka. Butelka bimbru, który oddajemy. No trudno, tak niech będzie. Dobra, czyli to na to nie pójdzie. Zgoda. Weźmy tak, sobie zjesz w takim razie. Nie, dzięki. Sobie zjesz, no niestety nie mamy co, że tak powiem, co dać, przynajmniej ciepło. Sobie zjesz jedną konserwę, no trudno, musi ci konserwa akurat wystarczyć na dziś. Zmęczony, głodny, bardzo zmęczony, albo nie, tutaj zostanie, ty się położysz, Bruno pójdzie sobie, a ty się położysz i... Bruno będzie spać w nocy, Pawle będzie czuwać, a nasz Paweł poleci do kolejnej lokalizacji, która jak najbardziej będzie, zobaczymy czy będzie ciekawa czy nie. Poczekajmy teraz do nocy. Okej. Głodny, lekko ranny, głodny, doskonały, poszukiwacz. I tylko tyle. Śpi, ty, czuwaj, a nasz poleci. Przygotuj się tutaj, już nie, bo to tylko w 91% już to zrobiliśmy. Materiały bardzo dużo, broń niewiele, części dużo. Okej, polećmy do garażu, jedzenie dużo. Jedzenie. Dobrze, tutaj mamy jedzenie, tutaj nam to się przyda. Weźmy sobie tak... I tak, to są nam rzeczy, które będą potrzebne. Ewentualnie kogoś będziemy musieli zaćkać, zabić. Nie wiem, nigdy jeszcze nie widziałem tej trybu walki w tej grze. Dobrze. Zobaczmy. Czy tutaj coś nas będzie czekać. Pierwszy raz mam styczność tutaj z jakimiś innymi, że tak powiem, graczami. Ktoś napisał na ścianie, mam dość krycia się. Do zobaczenia w niebie. Okej, dobrze. To niezbyt dobrze świadczy o tym miejscu chyba. Okej, sporo rzeczy tutaj mamy. Potrzebnych do
konstruowania przeżycia, ale my tutaj potrzebujemy głównie jedzenia. Okej. O. Ej, potrzebuję leków. Okej, to było do nas, tak? Czego potrzebujesz? No my nic w sumie nie mamy za to. Czy prosi nas o przyniesienie o leki? Czy o coś? A, czyli... sobie zamkniemy. I teraz zobaczymy, co zrobi. Czy się będzie poruszał? Dobrze. W takim razie, jeżeli nie możemy sobie tutaj wejść... Dobra, schowajmy się. Czy on nie wyjdzie? Nie, nie wyjdzie. Dobrze, czyli to jest szczwany lis. Czyli nie mamy jak tam pójść? Chociaż w sumie... Może? Może, dobrze. To nam ratuje skórę. Może coś znajdziemy. Okej. Na razie póki co. Oni do góry mają dostęp. Ale my też mamy przez inne wejście. Co nam się przyda. Okej. Dobra, piły potrzebujemy. Dobrze. Możemy zrobić głupotę. Mogę ja zrobić głupotę. Możecie mi o tym powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Ale po prostu wezmę nóż. I będzie to walka, jeżeli mnie nie chce przepuścić. Oj. Dobrze, czyli zwiewamy. Nie ma co. Czyli nie ma co, jeśli będzie nas gonić. Dobrze, czyli oni mają... Dobra, mój błąd. Nie wiedziałem, jak to się potoczy. Jest ranny i to jest problem teraz. Dobrze. To był niestety... nie wiem, jak to działa, ten tryb walki. Okej, strasznie boli, potrzebuję pomocy. Okej. No niestety jest troszeczkę ciężko ranny. Weźmiemy leki. Ale... Dobra. Czyli może coś będzie nam potrzebne tutaj. Z rzeczy. Okej. Zróbmy. Ustawmy i miejmy tutaj to z głowy. A ja, moi drodzy, bym z wami się żegnał. Bardzo dziękuję za to, że oglądaliście cały odcinek. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. I co mi zostaje do powiedzenia? No, na pewno, że tutaj jesteśmy głodni. I tutaj będzie problem. Będę musiał jeszcze jeden dzień poczekać, że co 3 dni. Ach, no trudno. Bardzo dziękuję wam za to, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia. A ja tym sobie sprawdził jeszcze, tylko jak... No tak, będziemy potrzebować niestety czystego alkoholu. Więc może to nam plany, wszystko, wszystkie plany zniszczyło. Niestety taką decyzję podjąłem. A ja dziękuję za to, że byliście. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnego materiału. Pamiętajcie oczywiście zostawić łapkę w górę. Pa, pa.